Z Ewangelii według świętego Łukasza. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście ubodzy. Skoro musiał podnieść na nich wzrok, to znaczy, że patrzył w ziemię, a może patrzył na ich stopy, na stopy wędrowców, na stopy ludzi ubogich, stopy tych, którzy mają stwardniałą skórę, stopy tych, którzy wszędzie idą na piechotę, stopy tych, którzy mają zwyczajne, proste sandały. Nie sandały ludzi bogatych, nie miękkie sandały tych, którzy dużo odpoczywają na kanapie, bo mają niewolników. Sandały ludzi, którzy muszą się nachodzić, żeby przeżyć kolejny dzień. I dlatego, gdy podniósł wzrok z ich sandałów i z ich stóp i spojrzał im w twarze, powiedział: błogosławieni, bo ich po prostu bardzo kochał. Kochał ich stopy i ich twarze. Do zobaczenia jutro.